Witam wszystkich serdecznie. Z pleksą jest o tyle wygody, że można w zasadzie bezinwazyjnie zajrzeć do pszczół, co tutaj się dzieje. Te o dziwo jeszcze ciasta nie zaczęły pobierać. Miałem tutaj im coś poddać albo folię na to ciasto, żeby nie było tutaj tej wolnej przestrzeni. No ale w związku z tym, że mamy tyle śniegu, nie będę tego ula otwierał, żeby po prostu te pszczoły tutaj no nie powylatywały i żeby w tym śniegu się nie potopiły, że tak powiem. Dlatego nie będę tu już nic więcej ingerował. A co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj idę zajrzeć do tamtego odkładu styrodurka, w którym były marginalne bardzo mało było pokarmu. Dobra, nie będę tutaj niepokoju. Włączę się za chwilę. I tu w tym ulu też mam taką samą sytuację. Też dałem duży korpus. Mogłem tutaj dać bezpośrednio folię na to ciasto. No ale w związku z tym, że akurat byłem po nocy, zaraz się miało ciemnić, a nie miałem takiej folii, która by przykryła to ciasto i no nie była taka twarda jak ta pleksa. Także wyszło jak wyszło, myślę, że już bez sensu jest w ogóle grzebać. I nic z tym dalej nie będę robił. Raczej bez problemu powinny sobie dać radę, zresztą już też nieraz tak robiłem. Wiadomo, że jest większa powierzchnia do ogrzania. No ale powinny dać radę, tak mi się wydaje. Nie powinno być z tym problemu. No i tak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o te ule tutaj drewniane. Fakt faktem, mogłem bezpośrednio folię kłaść na ciasto. No ale tak wyszło, co tu dużo ukrywać. Raz, że nie miałem folii, dwa, to żeby czas gonił. Kolejna sprawa to tam widzę, są zdania podzielone z tym ciastem, czy dawać, czy nie dawać, już mniejsza o to. No jedni dają, drudzy nie dają. Ale też moim zdaniem niektórzy piszą bez sensu, że skoro dałem ciasto, no to już rozpocznie się rozwój. Moim zdaniem rozwoju nie będzie. Rozwoju nie będzie, dopóki nie będzie świeżego pyłku. Poza tym chyba pszczoły mają w sobie coś takiego, że czują, kiedy jest zima, kiedy są te chłodne temperatury, tak jak teraz. I no, matki nie będą czerwić, moim zdaniem, tak. Znaczy jakiś czerw tam może być, ale nie będzie tego czerwiu, Bóg wie ile. Nie będą czerwić bez opamiętania. W związku z tym, że pszczoły nie przynoszą po pierwsze wody teraz do ula, jedynie ewentualnie w tych, co tam się skrapla woda na tych powałkach, na tej pleksie czy tam na jakiejś folii, no to trochę to sobie tam pobiorą, ale moim zdaniem to nie jest wystarczająco. Jeżeli faktycznie by miały zacząć tak czerwić na maksa, to wtedy potrzebują oczywiście dużo więcej wody. Kolejna sprawa, no to nie ma dostawy świeżego pyłku. Dostawy, no pszczoły nie przynoszą do uli świeżego pyłku. Przypuszczam, że pierzgi, no to są tam już śladowe ilości, o ile jeszcze w ogóle jest. A wiadomo, że jeżeli chodzi o czerw, no to muszą być spełnione podstawowe wymagania, czyli muszą być węglowodany, białko i woda. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że moim zdaniem, jeżeli ktoś mówi, że o tej porze podaje się ciasto do uli, no to wcale to nie musi oznaczać jakiegoś przyspieszonego rozwoju. Jeszcze uli nie ocieplałem, a jeżeli chodzi o siatkowane dennice, no to mam tam nie na całej powierzchni, ale jakieś deski coś powkładane, żeby nie było takiego dużego przewiewu. No a resztę, no to tutaj mam pełne dennice. No, zimy według pogody jeszcze ma być jakieś, według długoterminowej, na pewno z miesiąc, półtorej.
to myślę, że jak jakieś ocieplenie da się w lutym, czy nawet w połowie lutego, no to będzie w sam raz. Głównie o to chodzi, żeby ta młoda pszczoła, która się wygryzie, żeby po prostu wyszła z komórek w takim okresie, żeby były w stanie się te pszczoły oblecieć. Bo później chociażby jakakolwiek ingerencja może spowodować to, jeżeli byśmy otwierali ule, a byłyby duże minusowe temperatury, byłoby dużo młodej pszczoły, no to no mogłyby defekować na ramki, a co nam nie jest potrzebne. Dlatego tak jak mówię, ocieplać ule moim zdaniem powinno się dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że będzie pogoda tak, aby młoda pszczoła, która się wygryzie, mogła się oblecieć. Czyli jeżeli ocieplimy ule na początku lutego, no to musimy mieć pewność, że tam na sam koniec lutego, po 21 dniach, tak jak pszczoła młoda się wygryza, tam ona chyba potrzebuje około tygodnia czasu, o ile się nie mylę, możecie mnie poprawić, teraz nie pamiętam. Po tygodniu czasu chyba wylatuje z ula, tak? Czy tam po paru dniach, już dokładnie nie pamiętam. Także takie jest moje zdanie na ten temat, jeżeli chodzi o ocieplanie uli i o podawanie ciasta, bo najbardziej, największa dyskusja jest, jeżeli chodzi właśnie o to ciasto. Zdania są podzielone, ale moim zdaniem ktoś pisze głupoty, jeżeli mówi, że się poda samo ciasto i nagle będzie błyskawiczny rozwój rodzin. No nie, tak to nie działa. Podkreślam, że jeszcze musi być woda, no i białko. A białko to jest pyłek. Węglowodany oczywiście mają zmagazynowane, tak? No i to by było tyle mojego wywodu. Mam nadzieję, że ktoś... Ja być może się mylę, nie wiem, to jest moje zdanie. Możecie napisać w komentarzach, jak wy się odnosicie odnośnie tego ciasta. Ja daję tak po prostu, no ja daję dlatego, żeby żadna rodzina mi się nie osypała z głodu. Taki ja sobie system opracowałem. No i tak już robię, no co tu dużo mówić. Być może no, kiedyś to zmienię, albo nie, już tak zostanie. Ale możecie się wypowiedzieć, już dajmy spokój temu ciastu. Kto podał, to podał, kto nie podał, to nie podał. Możecie się wypowiedzieć odnośnie tego, co pisze wiele osób, że o tej porze nagle poda się ciasto i będzie błyskawiczny rozwój rodzin. Moim zdaniem tak to nie wygląda. Dlatego no, możecie dać znać w komentarzach, jak to według was wygląda, no bo no tak jak mówię, zdania są bardzo podzielone. Dobra, idę zobaczyć dalej, co tam w tym styrodurku słychać. Włączę się za chwilę. Ja nie wiem jak wy, ale ja po nocy jestem taki, jakbym młotkiem w głowę dostał dosłownie. Właśnie sobie przypomniałem, o czym jeszcze miałem powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie słychać, jak idę po śniegu. Co się dzieje, jak strzela pod nogami. I ile tego śniegu jest. Buty mam całe zanurzone w tym śniegu. Zaraz zobaczycie, co tam się z drzewem dzieje. Idę głównie sprawdzić ten jeden odkład, w którym podkreślam, tam nie było w praktyce pokarmu. No i muszę go kontrolować co tydzień, bo jeżeli tam braknie ciasta, no to ten odkład się osypie z głodu. Już widzę po drzewie, jak gałęzie obwisły. No i idę skontrolować przy okazji. O, ale ślisko. Czy jakieś drzewo mi się tutaj nie majga na którąś stronę. Zawsze jeszcze można wtedy obczepać ten śnieg. To drzewo się podniesie, wiadomo. Ale mam nadzieję, że wszystko ok. No i nic mi się tutaj nie przewraca na ule. Ale moim zdaniem warto iść i sprawdzić. Zobaczcie, jeszcze wczoraj kręciłem filmik, tak? Zobaczcie, przechodziłem pod tą gałęzią. Teraz jest mi do kolan.
No ciekawie to wygląda. Tutaj już się całkiem położyło. No, coś tu jeszcze latało. W ogóle coś tu chodziło mi koło ula, jakiś zwierzak. Pytanie, co to było. Widzę, że tu wszystko jest ok. Dobra, włączę się za chwilę, żeby to delikatnie zrobić, żeby tych pszczół tutaj niepokoić. No i jak widać, pszczoły tutaj harcują. Wyjadły już, no, dosyć dużo, większą połowę można powiedzieć. Jeżeli chodzi o to ciasto, tutaj jeszcze miałem taki kawałek, też im dałem. Nie wiem, czy z niego korzystają w ogóle. Także odkład żyje i miejmy nadzieję, że przeżyje do końca zimy. Myślę, że za 2 tygodnie to już ciasto wyjedzą. No i będę musiał im podać kolejną dawkę. No i mam taką nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobra, tutaj już dalej wystarczy mi, już nie muszę zaglądać. Następny film odnośnie tego odkładu będzie za tydzień. No, zrobimy pauzę, jeszcze nagram zakończenie. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, to co miałem powiedzieć. Tak, wspominałem wcześniej po nocy, to tym bardziej, że wiecie, jak to się śpi po nocy. To mnie pies obudził, to ktoś tam przyjechał, to dzwonek. No, jestem taki, jakbym dosłownie młotkiem dostał. No, ale na ostatnim filmie wspominałem, że zajrzę do tego odkładu. No i tak też zrobiłem. Podkreślam, że tutaj wszystkie rodziny były tak samo karmione. Tylko w tej nie wiem, czemu brakło pokarmu. No ale kłąb jest zbity, mam nadzieję, że matka jest. Kolejna sprawa, no to przed chwilą wyleciała pszczoła. Trwało to może jakieś 2 minuty. No i po prostu zmarła na śniegu. Zobaczcie, jakie to są cwane, inteligentne owady. Pszczoła, która wie, że no już jest na wylocie, że tak powiem, kończy się jej życie. No to wyleci z ula, żeby nie umierać w ulu. Nie wszystkie tak robią, no ale często tak jest. Wylatują po prostu i umierają gdzieś dalej, chociażby tu widać w oddali, nie wiem czy widzicie. Wylatują i umierają poza ulem. No i coś jeszcze miałem powiedzieć. A właśnie, jeszcze raz, bo widzę, że dużo osób ogląda tak wyrywkowo te filmy. Oglądają tam, załóżmy, na samym początku minutę, a później na sam koniec i no nie wszyscy tak później jasno piszą. Chciałem jeszcze raz wspomnieć o tym cieście. Ja ciasto daję tak jakoś, tak jak mówię, taki system sobie opracowałem i tak już robię parę lat i daję tak co roku, z reguły tam koniec stycznia to jest. Daję ciasto z obawy na to, że mi się tam pokarm nie skończył, bo często ten czerw już występuje, załóżmy w styczniu czy tam w lutym. I jednak wolę, żeby te pszczoły miały coś nad głowami. Często jest tak, że korzystają z tego. Ten odkład na przykład uratowałem dzięki temu. Ale wróćmy do meritum tej sprawy, jeżeli chodzi o to ciasto, tego tematu. Moim zdaniem, jeżeli się poda o tej porze ciasto, pszczoły jakoś gwałtownie nie zaczną się rozwijać, matki nie zaczną czerwić gwałtownie. Z racji na to, że jest zima, jest zimno, teraz jest około 0 stopni, pszczoły nie wylatują po wodę. Nie ma wody, ewentualnie korzystają z tej folii, ale tam też Bóg wie, ile tej wody nie ma. Jeżeli matki zaczynają intensywnie czerwić, jest naprawdę tej wody dużo potrzebne.
Następna sprawa, to nie ma dopływu świeżego białka. Pierzgi o tej porze przypuszczam, że jest już mało, albo nie ma wcale. Dlatego jak podkreślę jeszcze raz moim zdaniem, jeżeli ktoś mówi, że podając teraz same węglowodany, samo ciasto, to jakoś przyspieszam rozwój? Nie, moim zdaniem tak nie jest. Do rozwoju oprócz białka, węglowodanów i wody jeszcze przydałaby się pogoda, tak? Jeżeli by tak nie było, no to przypuszczam, że jeżeli matki by zaczęły czerwić na maksa, to ten pokarm by zniknął w miesiąc i wszystkie rodziny by się osypały. No ale tak nie jest. No i tym akcentem chciałem zakończyć film przy tej ładnej aurze zimowej. Się tu jakieś drzewo na mnie nie przewróciło. Dobra. Zachęcam tradycyjnie do dawania łapek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało, do komentowania, bo bardzo mnie to ciekawi, jak się wypowiedzą te osoby, które piszą, że jeżeli poda się ciasto o tej porze, no to nagle matki zaczną czerwić, jest przyspieszony rozwój. No moim zdaniem tak nie jest. Chciałbym, żeby te osoby się wypowiedziały. Być może jestem w błędzie, no. Nie jestem jakimś tam pszczelarzem, który się zajmuje x lat. Nie wiem, ile ja te pszczoły mam, może około 5 lat, nie pamiętam dokładnie, nie chcę głupot mówić. No ale uczę się cały czas, brnę do przodu, no i coraz lepiej mi to wychodzi. Ale dobra, nie będę mówił, nie chcę zapeszać. Zapraszam do oglądania tego filmu, poprzednich filmów, bo dużo osób ogląda, załóżmy, wyrywkowo, a później mi zarzucają, że czemu grzebię na przykład w tym odkładzie. No w tym odkładzie musiałem grzebać, żeby go uratować. Także zapraszam do oglądania też poprzednich filmów. A ja się żegnam z wami. Trzymajcie się. Cześć, hej.